świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten, oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, czego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w samym sobie i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się nie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Dwunastu prostych mężczyzn, którzy w zasadzie nie mieli żadnego wykształcenia. Nie pochodzili z żadnej znaczącej rodziny, nie odznaczali się jakąkolwiek pozycją społeczną. Można brutalnie powiedzieć, że śmierdzieli rybami. Wielokrotnie go zawodzili. Żaden z nich nie dorósł do miana apostoła. W najbardziej dramatycznym momencie jego historii, a przecież uważał ich za towarzyszy swojej drogi, każdy z nich go zawiódł. Każdy. My niekiedy myślimy i jakby rodzi się w nas taki naturalny bunt, że przecież Jan, ten sprawiedliwy Jan, okazał się tym, który w momencie próby pozostał przy krzyżu. Ale Jan też dorastał. Jan potrzebował całego życia, żeby przebaczyć Judaszowi. Jan chorobliwie nie cierpiał Judasza. Zresztą jeśli prześledzimy jego Ewangelię, zobaczymy, że Jan w każdym miejscu, gdzie pada imię Judasza, on nie potrafi się opanować. W każdym miejscu dodaje, był złodziejem, był tym, który go zdradził i potrzebował całego życia, żeby potem jako stary biskup w swoim liście napisać, że nie możesz przecież kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie potrafisz pokochać brata, którego fizycznie dostrzegasz. Jan też okazał się mały, niedojrzały. Po ludzku kalkulując, wybór tych 12 mężczyzn był największą porażką Jezusa. Największą pomyłką Boga.
Ale może właśnie o to chodzi, że On buduje na słabości. Wybiegając troszeczkę dalej, okazuje się, że ze świętym Pawłem poszło mu znacznie lepiej. Paweł był sprawiedliwy aż do szpiku kości. I my dość niesłusznie przypisujemy mu świadome działanie wtedy, kiedy wtrącał chrześcijan do więzienia, kiedy przemocą próbował wyplenić chrześcijaństwo, no bo działał w nieświadomości. Jeśli nie miał świadomości, nie popełnił grzechu. I potrzeba było tego, żeby Bóg rąbnął go mocno o ziemię, aby przewrócił się o swoją doskonałość, o swoją pychę. I wtedy zrodził się Paweł, który nigdy go nie zdradził, który ani na krok nie odstąpił od Bożego prawa. Do tego stopnia, że nawet podczas synodu w Antiochii wyrzucał dwulicowość Piotrowi. Tacy byli apostołowie. Tacy jesteśmy my. Paradoksalnie ich życie to życie każdego z nas. Naszych wątpliwości, naszej złości na Boga, naszego niezrozumienia Jezusa, naszych upadków. To życie każdego z nas. I chciałbym was dzisiaj zaprosić, byśmy spojrzeli na historię dwóch spośród nich. Dwóch apostołów, których życie tylko pozornie różni się od siebie, a łączy ich tak naprawdę bardzo wiele. To Piotr i Judasz. Szymon był rybakiem. Wiemy, że miał na utrzymaniu swoją teściową, jego żona już nie żyła, ale prawo żydowskie zobowiązywało go do tego, by zatroszczył się o życie tej kobiety. To był człowiek twardej pracy, konkretu, twardo stąpający po ziemi. Świadczył o tym jego spracowane, przeorane nićmi rybackimi dłonie. Piotrowi obce były filozoficzne rozważania na temat istoty rzeczy, na temat istoty świata. To, w czym Paweł z pewnością by się lubował, to go przerastało. I oto wraca po nieudanym połowie. On jest w stanie szybko to przekalkulować. Spółka Zebedeusza w tego dnia zaliczy straty. Zabraknie godziwej zapłaty do utrzymania siebie, teściowej. On to szybko jest w stanie przekalkulować. Zapewne wraca zły, sfrustrowany. Całą noc łowili. I oto na brzegu Jeziora Galilejskiego widzi postać mężczyzny. Czy wcześniej słyszał o Jezusie? Nie wiemy. A nawet jeśli słyszał, to słyszał o rabbim z Nazaretu, Jeszua ad Nazaret, synu Tektona. Józef nie był zwykłym ciesią. Był Tektonem. Był wysoce wyspecjalizowanym rzemieślnikiem, za którego pracę trzeba było słono płacić. Dlatego właśnie święta rodzina była biedna, bo żyli w tak zapyziałej dziurze, w której nikogo nie było stać na wysokie standardy pracy świętego Józefa. I oto ten syn cieśli, Tektona, zwraca się do Piotra i mówi: zarzuć się ci jeszcze raz. On chyba sobie kpi. Cieśla będzie uczył mnie, jak łowić ryby. Ta frustracja Piotra musiała być tak ogromna, musiał być tak zły, że z pewnością ta propozycja Jezusa jeszcze bardziej wytrąciła go z równowagi. Jak on śmie? Przecież znam to łowisko jak własną kieszeń. I potrzeba było konkretu. Szymon przełamuje swoją niechęć, zarzuca sieci jeszcze raz i kiedy próbują je wyciągnąć, ewangelista mówi, że są tak pełne ryb, że prawie że rwą się. Konkret. Konkret. Tak Szymon staje się Piotrem. Szymon jest dość specyficznym człowiekiem. Śledząc Ewangelię widzimy, że jest toporny, jest kanciasty w swojej wierze.
że w swojej wierze przypomina troszeczkę słonia, który porusza się w składzie porcelany. Niby chce dobrze, ale ciągle wychodzi jakoś koślawo. I być może do tego nawiązuje Jezus, nadając mu przydomek Petra, skała. Oczywiście my wiemy i pierwszorzędnie odnosimy ten tytuł do funkcji świętego Piotra. Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale, na tobie, nie na wierze, nie na wyznaniu, ale konkretnie na tobie. Ten tekst aż roi się od zaimków. Na tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Ale musimy pamiętać, że Jezus nie był tylko płaczliwym chłopcem, wiecznie poważnym, wiecznym malkontentem narzekającym na grzech człowieka. Jezus też miał niesamowite poczucie humoru. Wyobraźcie sobie Jezusa w Kanie Galilejskiej, kiedy odbywa się wesele. On nie mógł siedzieć w kącie jak mruk. On na pewno tańczył, śpiewał, żartował, cieszył się miłością tych młodych ludzi. To właśnie dlatego do Jezusa podchodziły dzieci. Dzieci instynktownie wyczuwają ludzi ponurych, ludzi, którzy są wewnętrznie zgorzkniali. Od takich ludzi uciekają. Do Jezusa dzieci się garnęły, bo był człowiekiem pełnym pokoju, radości. Pewnego razu z Samarii wraca Jakub i Jan. Oni już wiedzieli, jaką moc mają. Uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy. W jednym z miasteczek samarytańskich nie chciano przyjąć Jezusa. I zwracając się do Niego, mówią: Panie, to może pomodlimy się i poprosimy, żeby ogień spadł z nieba i pochłonął to niewierne miasto. Poczucie humoru Jezusa. Odwraca się, patrzy na nich i mówi: O, znaleźli się synowie gromu. I nazwał ich Boanerges. I zapewne w tej scenie możemy doszukiwać się charakterystyki Piotra. Ty, Piotrze, jesteś jak skała. Twardy, toporny, kanciasty, niereformowalny. Ale na tobie zbuduję mój Kościół. Taki był. Przypomnijmy sobie scenę, kiedy pod Cezareą Filipową Jezus pyta swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No i oni zbierają te plotki. Mówią jedni za Jana Chrzciciela, jeszcze inni za Eliasza, za innego z proroków. No i wychodzi Piotr, słoń w składzie porcelany. Przepycha się przez tłum i mówi konkretnie. On nie owija w bawełnę, on tego nie tłumaczy, on mówi tak, jak czuje. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Koniec, kropka. Ale za chwilę usłyszy najbardziej gorzkie słowa w swoim życiu. Kiedy Jezus zaczyna wyjaśniać, że idzie do Jerozolimy, że tam zostanie skazany na śmierć, że będzie cierpiał, że zostanie ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, no Piotr z miłości, bo przecież kochał Mistrza, wychodzi i zaczyna go pouczać. Panie, nigdy nie przyjdzie to na Ciebie. I niestety mamy dość koślawe tłumaczenie tego, co powiedział Jezus. W naszych przekładach Biblii możemy przeczytać: zejdź mi z oczu, szatanie. Tak jakby Jezus nazywał Piotra szatanem. Ale znaczenie tej sceny jest o wiele głębsze. Jezus, patrząc na miłość swojego ucznia, mówi do niego dosłownie: chypagę, opidzo mu satana. Chypagę, odstąp za mnie, za moje plecy, ty, który chcesz mnie pouczać, który oskarżasz. Zobaczcie, my często w życiu wiary budujemy sobie taki idylliczny obraz Boga, że On jest naszym najlepszym przyjacielem. I trochę w tym obrazie wyobrażamy sobie, jak z Jezusem ręka w rękę biegniemy przez ukwiecone łąki naszego życia, tak skaczemy z kwiatka na kwiatek, pokazujemy Mu nasze sukcesy, prosimy w naszych potrzebach. Czasem nawet żądamy, by pobłogosławił nasze świństwa, bo przecież jest naszym najlepszym przyjacielem. Problem polega na tym, że kiedy budzimy się z tego snu, bardzo wielu spośród nas nagle doświadcza, że Jezusa gdzieś zgubiło.
że zostali sami. To jest dokładnie to, czego doświadczyła Maryja i Józef w tej scenie, którą rozważamy w tajemnicy różańcowej, nazywając ją odnalezieniem Jezusa. Ale to nie Jezus się zgubił. Jezus był dokładnie tam, gdzie być powinien. Zobaczcie, Maryja i Józef wracają ze świętego miasta. Są święcie przekonani, że Jezus biegnie gdzieś obok, że jest z kuzynostwem, z rodziną. Stracili go z pola widzenia. To oni się zgubili. Kiedy wracają do świątyni jerozolimskiej i spotykają tam 12-letniego chłopca, który rozmawia z najtęższymi umysłami Izraela, Maryja stara się robić mu wyrzuty. Synu, czemuś tam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca ciebie szukaliśmy. Jezus jest szczery aż do bólu. Czemuście mnie szukali? Przecież ja jestem tam, gdzie być powinienem. Tu jest dom mojego ojca. Możemy wręcz wyobrazić sobie twarz świętego Józefa, który przecież kochał Jezusa. On patrzy na tego 12-letniego chłopca i on doskonale wie, co on mówi. Jezus patrzy na Józefa i mówi: ja wiem, że ty nie jesteś moim ojcem. To jest dom mojego ojca. To Maria i Józef się zgubili. O co tak naprawdę chodzi w tej scenie? W tej scenie spod Cezarei Filipowej. W czasach Jezusa wyglądało to dość komicznie. Kiedy nauczyciel gromadził wokół siebie uczniów, oni dosłownie szli gęsiego za mistrzem, jak pisklaki za kwoką. Dosłownie. Zobaczcie, co robi święty Piotr. On wychodzi przed Jezusa, wychodzi z szeregu i zaczyna go pouczać. Jezus przypomina mu jego miejsce. Chypa go, odstąp. Tego słowa używamy w egzorcyzmie. Idź precz. Za mnie, za moje plecy. Piotrze, wróć tam, gdzie jest twoje miejsce. Ty, który chcesz mnie oskarżać. Siostro i bracie, Jezus nie jest naszym przyjacielem. Jezus jest naszym przewodnikiem. Tak naprawdę jedyną bezpieczną perspektywą ucznia są plecy mistrza. My nie mamy iść obok Niego, przed Nim, ale mamy iść za Nim, abyśmy się nie zgubili. I wiemy doskonale, że Piotr zdradził. Pomimo tego zapewnienia. Ta scena, kiedy na dziedzińcu arcykapłana wypiera się Jezusa trzykrotnie wobec służącej. Już bardziej nisko nie mógł upaść. I bardzo ważny jest pewien szczegół, który jest zawarty w tej scenie, żeby zrozumieć dalszą historię Piotra. Zapiera się swojego mistrza przy antrakija, przy żarzących się węglach. Proszę, byście ten szczegół zapamiętali. W Pasji Mela Gibsona jest taka przejmująca scena. Ja zawsze, kiedy ją oglądam, choć oglądałem ten film wiele razy, zawsze w tym momencie się wzruszam. Kiedy Piotr, ten potężny facet, twardo stąpający po ziemi, który kochał Jezusa całym swoim sercem, może i był toporny, może i był narwany, w obrójcu wymachuje mieczem, nie rozumie do końca, co się dzieje. Kiedy ucieka jak zbity pies uliczkami Jerozolimy, napotyka nagle pełne cierpienia spojrzenie Matki Bożej. Jak podle musiał się czuć. On, skała, opoka. Pamiętam, jak kiedyś w seminarium mój spowiednik po jednej ze spowiedzi powiedział do mnie, że w ramach pokuty mam pójść do kaplicy i podziękować Bogu za moje grzechy. Ja byłem wściekły. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. I klęczałem w kaplicy, patrzyłem na Jezusa i mówię: co on w ogóle sobie wymyślił? I wtedy zrozumiałem. Bo grzech jest dla nas niekiedy błogosławieństwem. Grzech w sposób brutalny, bardzo przejmujący pokazuje nam, że bez Boga sobie w życiu nie poradzimy. Że potrzebujemy Jego obecności. I Piotr musiał doświadczyć tego upadku, aby potem stał się papieżem, ojcem całego Kościoła,
żeby potrafił przygarnąć tych, którzy też pobłądzili. Ostatecznie Piotra spotykamy jeszcze raz nad Jeziorem Galilejskim. To jest dokładnie ta sama scena, kiedy Jezus przychodzi, aby go powołać na swojego apostoła. Wrócili do łowienia ryb. Gdzieś znowu na brzegu majaczy postać młodego mężczyzny, który rozpala ognisko. A w zasadzie nie ognisko, ale Piotr jeszcze tego nie doświadczył, nie dojrzał. Szybko rozpoznaje tą posturę, sposób poruszania się, rzuca się w morze, zarzuca na siebie jakąś wierzchnią szatę, bo wie, że był nagi. Biegnie do mistrza. I nagle w tym całym biegu Piotr zamiera, ponieważ spogląda i widzi, że Jezus siedzi nie przy ognisku, ale przy antrakija, przy żarzących się węglach. To dokładnie te same węgle, przy których Piotr zaparł się Jezusa. Możemy wręcz wyobrazić sobie, że Piotr już nie jest narwany. Piotr boi się podnieść swój wzrok. A Jezus pyta go trzykrotnie: Szymonie, synu Jony, czy kochasz mnie? Pomijam tu cały dialog egzegetyczny, to stopniowanie miłości. Myślę, że w tym momencie jest to niepotrzebne, aby to tłumaczyć. Ale wyobraźcie sobie świętego Piotra, który próbuje podnieść swój wzrok, spojrzeć na Jezusa, a nie jest w stanie przełamać tej bariery rozżarzonych węgli. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pójdź za mną. I Judasz. W zasadzie o Judaszu niewiele wiemy. Przynajmniej ciężko nam określić, kim był Judasz, skąd pochodzi. Niektórzy nazywają go Judaszem Iskariotą, niektórzy nazywają go Judaszem Iszkeriotą, jakby pochodził z miasta Keriot, z rodu Keriot. Ale chyba najbardziej prawidłowa jest intuicja egzegetów, którzy nazywają go Judaszem Sykariotą. To bardzo dużo mówi, kim on był. Sykariusze była to pobożna grupa Żydów, którzy w sposób zbrojny próbowali walczyć z okupantem rzymskim. Sykariuszem był Jezus Barabasz. Dokładnie ta osoba, którą uwolniono w miejsce Jezusa. Wiemy z opisu ewangelicznego, że został pochwycony podczas rozruchów, kiedy zasztyletował kilku żołnierzy rzymskich. Taki był sposób ich działania. Stwarzali sztuczny tłum, wpadali z małymi sztyletami, sykarionami i dźgali okupanta. Rzymianie bardzo się ich bali. Byli niesamowicie skuteczni. Ciężko było ich nakryć, namierzyć. I być może to pochodzenie Judasza jest przekazywane w tej reprodukcji, która wisi w bardzo wielu naszych domach. W reprodukcji Ostatniej Wieczerzy Leonardo da Vinci. Kiedy przyjrzymy się temu obrazowi, zobaczymy, że Judasz, który ucieka z wieczernika, w jednej ze swoich dłoni trzyma zaciśnięty mały sztylet, sykarium. Bo się tymi sztyletami walczyli sykariusze. I to pokazuje, że Judasz też miał marzenia. Judasz był człowiekiem ideałów. Judasz kochał swoją ojczyznę. Był człowiekiem takim jak my. I nie jest prawdą, że Judasz był skazany na porażkę. To nie jest tak, że Bóg skazuje kogoś na potępienie, na błędy w życiu, których nie jest w stanie człowiek odwrócić w swoim życiu. Jezus wielokrotnie chciał ratować Judasza. Chociażby w tej scenie, którą dzisiaj słyszeliśmy. Trzeba sobie uzmysłowić, że Jezus, zanim powołał 12 apostołów, zobaczcie, że On całą noc spędził na modlitwie. On całą noc każdą z tych kandydatów omawiał ze swoim Ojcem. A z nastaniem dnia schodzi z góry i z całego tłumu tych, którzy szli za Nim, przywołał do siebie tylko tych, których sam chciał. W
tym Judaszem. Jezus chciał Judasza. Jezus miał też niesamowite zaufanie do Judasza. Zobaczcie, powierza mu troskę nad trzosem. I to jest jeden z mitów, który powielamy. Ja bardzo go nie lubię na kolędzie. Pokazuje taką głupotę tych, którzy tego argumentu używają. Często mówimy, że Jezus nie miał pieniędzy. Kiedyś z moim kolegą siedliśmy i przeliczyliśmy, ile Jezus mógł mieć w trzosie, w którym opiekował się Judasz. Zobaczcie, przy cudzie rozmnożenia chleba, kiedy Jezusa słucha kilka tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, kiedy Jezus widzi, że ci ludzie są zmęczeni, że potrzebują chleba, potrzebują posiłku, On zwraca się do swoich uczniów i mówi: idźcie, zakupcie im żywność. Dla uczniów nie stanowi problemu to, że nie mają pieniędzy. Ale mówią: skąd kupimy tutaj na pustkowiu tyle chleba? Ewangelista Jan w cudzie rozmnożenia chleba przytoczy słowa świętego Filipa, który mówi: Panie, zaledwie mamy 200 denarów. Nie znam realiów belgijskich, ale znam realia polskie. 200 denarów to tak naprawdę 200 dniówek. Przyjmując normę polską, że minimalna płaca wynosi 14 zł, mniej więcej, najniższa, ustawowa, razy 8 zł, dniówkę mamy ponad 100 zł, razy 200 denarów, wychodzi na to, że Jezus miał wtedy w trzosie 20 tysięcy złotych. Jezus miał pieniądze, ale był ubogi. Czyli nie pozwalał, żeby pieniądz kierował jego losem. Z tego trzosu zresztą wspólnota apostołów bardzo hojnie wspierała biednych. Ale zobaczcie, jak bardzo to pokazuje wiarę Jezusa w Judasza. Spośród całego grona apostołów tak naprawdę to Mateusz był idealnym kandydatem na skarbnika. Był celnikiem. Obracał kasę. Oddawał podatki. Pobierał opłaty dla okupanta. A Jezus zaufał Judaszowi. Więcej, wydaje się dość dużą przesadą twierdzenie, że Judasz sprzedał Jezusa z chciwości. Tak naprawdę zażądał za jego życie 30 srebrników. To najniższa, przewidziana prawem opłata za życie niewolnika. Więc mniej niż 30 srebrników nie można było zapłacić za życie Jezusa. A w trzosie, którym się opiekował, miał znacznie więcej. A więc to niechciwość była motywem zdrady Jezusa. Co tak naprawdę stało się z Judaszem? Dlaczego jego ideały tak bardzo rozminęły się z życiem Jezusa? Judasz z biegiem tygodni, miesięcy i lat coraz bardziej, patrząc na Jezusa, tego, który idzie do prostytutek, złodziei, do trędowatych, tego, który ciągle mówi o miłosierdziu Boga, o Jego przebaczeniu, Judasz bardzo szybko zdawał sobie sprawę, że Jezus nie jest tym Mesjaszem, na którego czeka. Zobaczcie, te oczekiwania słychać w tej słynnej ucieczce uczniów do Emaus. Kiedy Jezus przyłącza się do nich i mówi, i pytając o siebie, o Mesjasza, słyszy ich ubolewanie, a myśmy spodziewali się, że to właśnie On wyzwoli Izraela. Judasz rozminął się z Jezusem. Tak naprawdę decydując się na sprzedanie Jezusa, zrobił to z miłości. Z miłości do swojego narodu. Kalkulował bardzo realnie. Jeśli Jezus pozostanie, Rzymianie przyjdą, rozpocznie się jeszcze cięższa okupacja, lepiej pozbyć się fałszywego proroka. Zadziwiające jest tylko jedno, że Judasz wydaje się, że ani razu nie rozmawiał o tym z Jezusem. Ani razu nie rozmawiał o tym z apostołami. I to jest niestety doświadczenie naszych czasów. Tych, którzy wyłączają się ze wspólnoty Kościoła. Nie rozmawiają o swoich wątpliwościach, problemach, budują swój własny obraz Jezusa,
często w oparciu o jakieś prywatne objawienia, niekiedy godzące we wspólnotę apostołów, a więc prostą drogą zmierzają w kierunku tragedii Judasza. Im bardziej Judasz budował swój własny obraz Jezusa, tym bardziej od Niego się oddalał. Tym bardziej oddalał się od wspólnoty apostołów. Punktem przełomowym w jego historii był gest w Betanii. Kiedy przychodzi Maria, rozbija drogocenny alabastrowy flakonik olejku nardowego, zaczyna łzami obmywać stopy Jezusa, namaszczać je olejkiem, wycierać swoimi własnymi włosami. To dla Judasza było zbyt wiele. Poszedł i sprzedał swojego mistrza. I zobaczcie, jak Jezus chciał ratować swojego ucznia. Często w oparciu o tę Ewangelię ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak wyglądała uczta żydowska, uczta paschalna, niesłusznie uważają, że Judasz jest pierwszą osobą, która świętokradzko przyjęła Eucharystię. Ale Judasz nie doczekał do Eucharystii. Ten gest Jezusa, kiedy macze kawałek chleba, kawałek macy w karosecie, w misce wypełnionej specjalną mieszanką ziół, gorzkich ziół, które miały przypominać niewolę egipską, zmieszanych z miodem i migdałami, to był symboliczny, desperacki gest Jezusa, który chciał ratować swojego ucznia. Żydzi, spożywając tę macę, kiedy ją przeżuwali, czuli na początek gorzkość tych ziół, która symbolizowała Egipt. A następnie ich wnętrzności wypełniały się słodyczą migdałów i miodu, które symbolizowały przejście do ziemi obiecanej. Jezus tak jakby mówi do swojego ucznia: Judaszu, ja widzę, ile w tobie jest goryczy, ale jeśli pozostaniesz przy mnie, twoje życie na powrót stanie się słodkie. Problem Judasza polega na tym, że wyszedł, opuścił wieczernik, a była noc. Jest jedno wydarzenie, które zmieniło Judasza. Może warto dzisiaj otworzyć tę Ewangelię, przemedytować ją, przeczytać, dostrzec to, co widział Judasz. Kiedy idzie do ogrójca, aby pojmać Jezusa razem z żołnierzami, kiedy Jezus pyta się, kogo szukacie, ci odpowiadają: Jezusa z Nazaretu. Kiedy Jezus wypowiada słowa: ja jestem. I tutaj Jan nie może koloryzować, bo to zmieniło zupełnie Judasza. Kiedy żołnierze słyszą Jezusa, który przedstawia się imieniem Boga: ja jestem, tym imieniem, które objawił Mojżeszowi na pustyni. Dosłownie żołnierze są rzuceni na twarz o ziemię. Tak pisze Jan. Judasz to widzi. I on zrozumiał, kim naprawdę jest Jezus. Natychmiast wraca do arcykapłanów, rzuca 30 srebrników i mówi do nich: nie tyle zgrzeszyłem, ale hemarton, pomyliłem się, wydając krew sprawiedliwego. Można powiedzieć, że Judasz spełnił wszystkie warunki sakramentu pokuty. W zasadzie zrobił więcej niż Piotr. Zrobił rachunek sumienia, wyznał swoje grzechy, wyraził swój żal. Z pewnością naprawiłby także szkodę, którą wyrządził. Zabrakło tylko jednego. Judasz był zbyt dumny, żeby przyznać się przed samym sobą, że mógł tak straszliwie się pomylić. Poszedł i powiesił się. Siostro i bracie, jaka nauka płynie dla nas z tych dwóch postaci? Po pierwsze, mamy w Kościele osoby, które ciągle żyją przeszłością, grzechami, które popełniły, nie potrafią sobie wybaczyć. To osoby, które ciągle grzebią w swojej ciemności i nie mogą uwierzyć, że dla Boga najważniejsza jest miłość, nie nasz grzech. Że on jest ojcem. Jak każdy ojciec, on wierzy, że pomimo naszych zranień, pomimo naszych pomyłek, staniemy się dojrzali, nauczymy się dobrze wybierać. To
to droga tych, którzy są zbyt dumni, żeby przebaczyć samym sobie, przyznać się przed sobą samym, że jestem omylny, jestem zdolny pomylić się jak Judasz. Czas rekolekcji i czas Wielkiego Postu to czas, kiedy musimy odwrócić się od ciemności naszych grobów, naszych grzechów. Jezusowi donoszą o chorobie Jego przyjaciela, Łazarza. To jest niesamowicie dziwna scena, bo Jezus wcale nie spieszy, żeby go uzdrowić. On zwleka 4 dni. Być może miał świadomość tego, że w swojej przewrotności dzisiaj tłumaczylibyśmy tą śmierć śmiercią kliniczną. Do swoich uczniów mówi, ta śmierć przyczyni się dla chwały Bożej. Czeka 4 dni. Staje przed grobem Łazarza, każe odsunąć kamień. Siostry zmarłego oponują. Panie, on już cuchnie, od 4 dni leży w grobie. A Jezus staje i mówi, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wychodzi zmarły. I kluczowe jest to, co Jezus mówi. Rozwiążcie go i nie tyle pozwólcie mu chodzić, co pozwólcie mu odejść. Łazarz musi odejść od swojego grobu. Czas rekolekcji to czas, kiedy dokładnie w tych dniach musisz pozwolić sobie samemu pogrzebać każdą ciemność twojego życia. Zostawić za sobą grób, w którym być może siedziałeś. Nie wracać do tej ciemności. Bo odwracając się ciągle za siebie, będziesz potykał się o proste przeszkody, które są przed tobą. I wreszcie czas rekolekcji to czas, kiedy Jezus przychodzi obok naszego Jeziora Galilejskiego. Czasem zastanawiam się, co by się stało, gdyby wtedy apostołowie, którzy próbowali naprawiać sieci, cerowali swoje życie, próbowali rozwiązać supły, węzły, gdyby na wezwanie przechodzącego Jezusa pójść za mną, nie zostawili sieci, co by się stało? Prawdopodobnie Jezus by ich minął i poszedł dalej. Zobaczcie, my często próbujemy celować nasze życie w oparciu o nasze siły, nasze pomysły. Siedzimy jak apostołowie nad naszym jeziorem i próbujemy rozwiązać wszelkie problemy naszego życia. Rozwiązać nasze węzły, wątpliwości. Pocerować nasze życie tylko w oparciu o nasz intelekt, nasz spryt. Może to jest czas, żebyś wreszcie zostawił te cholerne sieci. Usłyszał Jezusa, który przechodzi obok twojego życia i mówi, pójdź za mną. Zaufał i ruszył za nim. Powstajmy. Módlmy się wspólnie za wspólnotę Kościoła, za papieża, biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, za nas, którzy tutaj gromadzimy się na świętej wieczerzy, abyśmy potrafili uwierzyć w Boże miłosierdzie i zostawić za sobą naszą słabość, a uwierzyli w moc Jezusa, który w wierze nam przewodził i ją wydoskonala. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby, które tkwią w grzechu, w ciemności swoich grzechów, które pokaleczyły się grzechem i być może straciły nadzieję na uleczenie, na wskrzeszenie zmartwych, aby w tych świętych dniach Wielkiego Postu uwierzyły w przemijającą moc Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie, pokój w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Jezus, Panie. W
chwili ciszy powierzmy Bogu intencje, które dla nas są osobiście ważne. Złączmy się w intencji, w której sprawowana jest ta najświętsza ofiara, prosząc za naszą siostrę Bożenę Melerowicz o powrót do zdrowia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary, aby Bóg przebaczył im grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili i przyjął do społeczności świętych. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy mieli odwagę pozostawienia za sobą ciemności naszych grzechów i uwierzyli temu, który przychodzi, aby dać nam szczęście. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.